Na czwartkowej sesji Rady Miejskiej w Sieradzu radni głosowali nad budżetem miasta na 2023 rok. To najważniejszy dla samorządu dokument, a budżet tym razem jest rekordowy, bo po stronie dochodów zapisano aż 206 milionów 125 tysięcy złotych. Po stronie wydatków zaplanowano również rekordowe 227 milionów 465 tysięcy złotych, czyli o ponad 11 milionów więcej niż w ubiegłym roku. Prawie 55 milionów przeznaczonych zostanie na inwestycje. Deficyt budżetowy, który w przyszłym roku ma wynieść ponad 21 milionów złotych, będzie pokryty z emisji obligacji, wolnych środków i nadwyżki z poprzednich lat. W tym pierwszym obszarze to bardzo trudny budżet, dlatego że na te wydatki bieżące mamy mniej dochodów niż w latach ubiegłych i tu jest problem natury taki, że musieliśmy dokonywać trudnych i głębokich decyzji dotyczących wydatków bieżących, a jeżeli byśmy spojrzeli na aspekt majątkowy, czyli inwestycji, no to jest rekordowe, dlatego że ponad 50 milionów złotych inwestycji, poza tymi wielkimi rzeczami, które się dzieją i mówię tutaj o geotermii, to takiego budżetu jeszcze w Sieradzu nie było. Mógłby być jeszcze wyższy, bo mógłby sięgać prawie 70 milionów złotych, tylko wcześniej wspomniałem o wydatkach bieżących i po prostu nie stać nas na to, żeby 20 milionów dodatkowych obligacji wyemitować, dlatego że koszt obligacji obciąża wydatki bieżące. Na tych wydatkach bieżących, tak jak powiedziałem, mamy ogromnie krótką kołderkę. Radni do kwestii budżetu odnosili się dość sceptycznie. Nie wiem, jak wszyscy koledzy, większość kolegów, z którymi rozmawiałem, myślę, że będzie popierać budżet, aczkolwiek jest to budżet troszeczkę z naszymi uwagami. Na pewno życzylibyśmy sobie troszeczkę więcej inwestycji, troszeczkę więcej zadań do wykonania, jednak patrząc odpowiedzialnie na to, co się dzieje, jak te ceny wyglądają na rynku, jaka jest aktualnie koniunktura, to obiektywnie trzeba spojrzeć, że musimy przyjąć w takim stanie, jakim jest. Pomysłów jest wiele, na pewno trzeba spośród tych pomysłów wybierać te najbardziej priorytetowe. I w głównej mierze na pewno one dotyczą bezpieczeństwa, czyli poprawy jakości dróg, chodników, oświetlenia. Są to takie podstawowe, bo na jakieś tam szersze, kulturalne, to myślę, że przyjdzie czas w przyszłości. No to jest budżet wyjątkowo trudny. Nie pamiętamy tak trudnego budżetu, jeśli chodzi o finanse miasta, bo po prostu rząd okrada samorządy z pieniędzy, okrada ze środków pochodzących z podatków, udając, że je obniża, tak żeby mieszkańcy mieli wrażenie, że to samorząd nie radzi sobie z realizowaniem zadań. Trudno mieć pomysły, kiedy nie ma pieniędzy, bo z pustego to i Salomon nie naleje, więc jeżeli miasto będzie realizowało tylko podstawowe swoje zadania i to w minimalnym zakresie, to trudno dokładać zadań, ale oczywiście jest szereg potrzeb, które nie są zaspokojone do tej pory i jeśli chodzi o takie drobne inwestycje, to oczywiście o nie wnosimy. Przede wszystkim podtrzymujemy wymianę oświetlenia ulicznego na terenie miasta. To by przyniosło ogromne oszczędności, jak się okazuje. Budżet jest dosyć napięty, natomiast wiele moich propozycji, które były na ten rok, nie były zrealizowane. Myślę, że można było troszkę w inny sposób zagospodarować tym budżetem. Ja raczej będę głosowała przeciwko. Finalnie za przyjęciem budżetu głosowało 14 radnych, 6 wstrzymało się od głosu, a jedna osoba zagłosowała przeciw.